Mikołaj na kiermaszu świątecznym w Kuźni Raciborskiej. Kiermasz w Krzyżanowicach z kołami gospodyń w roli głównej. Rada Rodziców przygotowała kiermasz świąteczny w Nędzy. Perspektywa okolicy znowu na scenie. Wtorek, 10 grudnia. Iwona Świtała, witam Państwa i zapraszam na relacje z pozostałych wydarzeń minionego weekendu. Sezon świątecznych kiermaszów w powiecie raciborskim można uznać za rozpoczęty. Ponad tydzień temu gościliśmy z kamerą w Pietrowicach Wielkich. Dziś pokażemy, jak coroczną przedświąteczną imprezę przygotowała Kuźnia Raciborska. Tam byliśmy w minioną sobotę. Uroki świątecznego kiermaszu i towarzyszącego mu zakupowego szaleństwa przyciągnęły mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących. To tutaj, w hali sportowej, stoły uginały się pod ciężarem ręcznie wykonanych ozdób i smakołyków. Sama hala pękała w szwach. Już od paru lat naprawdę bardzo dużo osób uczestniczy w takim przedświątecznym już pierwszym spotkaniu, bo mikołajowe. Ale też można i ciasteczka kupić, i ozdoby choinkowe, i ozdoby takie, dekoracje do domu. Także jest to oferta szeroka. Natomiast już też mamy miejsce tak z powrotem znowu wygodne, żeby wszyscy się mogli pomieścić. I ja myślę, że gdyby z jakichś powodów festyn się nie zorganizował, to byłaby to luka i zdumienie naszych mieszkańców, dlaczego nie ma tego tradycyjnego spotkania. Kiermasz zorganizowano już po raz 11, więc może się pochwalić bogatą tradycją. Wcześniej jego przygotowaniem zajmowało się miejscowe gimnazjum, a po zmianach Zespół Szkół Ogólnokształcących, nauczyciele, Rada Rodziców i uczniowie. Cieszymy się, że w naszej kuźni mógł taki festyn już po raz 11 się odbyć. To jest taka bardzo miła tradycja tego okresu przedświątecznego. Jak widać, zresztą bardzo dużo ludzi zaszczyciło nas swoją obecnością, a tym samym, no nie ukrywam, wspiera szkołę, wspiera to, co szkoła za zebrane pieniążki będzie chciała. No dla środowiska jakby nie było, dla dzieci pozyskać. Sprzedaż w czasie kiermaszu kwitła, a poszczególne stoiska przeżywały oblężenie. To, co oferujemy, to są wszystko wykonane prace przez rodziców. Na miesiąc przed już praktycznie przygotowania do festynu się rozpoczęły. Wszystko wykonane własnoręcznie, z ogromnym zaangażowaniem. Wszystkie wypieki upieczone przez rodziców, no zaangażowanie bardzo duże. Wszystko sprzedawało się doskonale. Wszelkie rodzaje ciasteczka, jakieś takie świąteczne, tam są kruche ciasteczka, napoje. To jest taka mini kawiarnia. Tak, no to jest kawiarenką świętego Mikołaja. Bardzo fajnie zorganizowana. Proszę zobaczyć, jaki piękny strój kupiłam. Super. My tu nie mamy ani wnuczki, ani, bo dzieci są za granicą, ale my tu przyszli, bo tu są od męża, siostry, też dzieci chodzą do szkoły, także... Ja oceniam to bardzo pozytywnie. Co udało się kupić? I do nas rozrywka jest, nie? No, to jest ważne. Coś udało się kupić ciekawego? Oczywiście, ozdóbka na parapet, ciasta pyszne, ciasteczka, no i kawa. Wszystkie ciasteczka żeśmy pokupili i bardzo fajnie. Jestem tu pierwszy raz, bo pierwszy raz chodzi syn do szkoły. Największą atrakcją było pojawienie się na kiermaszu świętego Mikołaja. Nie zabrakło też występów artystycznych, gier i zabaw dla dzieci.